Panie pośle, ja mam wrażenie, że ocena polityka powinna jednak obejmować wszystko to, co robił do tej pory. I muszę powiedzieć, że ja mam olbrzymie zastrzeżenia do pana jako urzędnika Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podpisał się pan pod wnioskiem o ułaskawienie niejakiego Adama S., który jest, w każdym razie był wspólnikiem zięcia prezydenta Kaczyńskiego. Ja myślę tak, że polityka i urzędnika poznaje się po tym, czy jest rzeczywiście odporny na swego rodzaju naciski, czy potrafi się postawić w sytuacji, której wie, że coś jest nie tak, że dzieje się coś niedobrego, sprzecznego z pewnymi standardami. Tutaj właśnie to miało miejsce, Andrzej Duda nie potrafił się postawić, to znaczy wykonał polecenie, zrobił to, co mu kazano i co urąga właśnie tym standardom. Myślę, dobry urzędnik nie boi się wykonać tego, co mu polecono. Wręcz przeciwnie, samo z góry założenie, że jeżeli ktoś jest czyimś krewnym, czy jest w jakimś stosunku powinowactwa, to już sprawy jego nie da się rozpatrzyć obiektywnie. Wydaje mi się po prostu błędne. Z takich założeń wtedy wychodziłem, że ktoś wie lepiej. Ale ja przeanalizowałam pańskie wypowiedzi. Twierdził pan, że to była niska szkodliwość czynu, a ja jednak wyjaśnię może słuchaczom, że Adam S. oszukał PFRON na 120 tysięcy złotych. Wielu przestępców skazanych przez sąd w takich sytuacjach po prostu ponosi karę. Powinno przede wszystkim oddać pieniądze Skarbowi Państwa i powinno ponieść karę właśnie z tego tytułu, że to państwo oszukuje i to kradnie pieniądze niepełnosprawnych. Czy pan nadal uważa, że to jest przestępstwo rzeczywiście o niskiej szkodliwości? W rozumieniu kodeksu karnego uważam, że było to przestępstwo o niskiej szkodliwości wykonane... A może jest pan słabym politykiem, który nie potrafi ocenić sytuacji i ulega naciskom? Nie, byłem wtedy politykiem należącym do pewnej wartościowej grupy. Chciałem z tą grupą trzymać razem i proszę bardzo, gdzie dzisiaj jestem. Na drugim miejscu w wyścigu prezydenckim. Uważam, że i wtedy dobrze zrobiłem, i dzisiaj dobrze zrobiłem, bo i wtedy, i dzisiaj służyłem i służę Polsce. Ale powtarza pan, że nie pamięta pan tego konkretnego przypadku. Wydaje mi się, że pan okłamuje opinię publiczną, biorąc pod uwagę, że pan Adam S. został uniewinniony w trybie szczególnym. Było tylko 18 przypadków na 2000 spraw ułaskawień. No i oczywiście musiał pan wiedzieć, czytając akta, że obrońcą tego Adama S. jest teść Marty Kaczyńskiej. No, ale przyzna pani, że w setkach i tysiącach spraw, z którymi ma się do czynienia w Kancelarii Prezydenta i w życiu politycznym, niektóre mogą jednak wypaść z pamięci. A czy jednak nie obciąża pana także to, że mimo, że podkomisja do spraw skoków wzywa pana już trzeci raz... Ale dlaczego wzywa? Może zadajmy sobie to pytanie. Dlaczego nie przyszedł wzywa? Pan na posiedzenie dlaczego tej podkomisji? Wzywa? Aby się dowiedzieć prawdy? Nie. Aby skompromitować kandydata na prezydenta, który już niedługo stanie się prezydentem milionów Polaków? Tak.